W połowie stycznia tego roku gaz ze Stanów Zjednoczonych był najtańszy od 20 miesięcy, ale zaczął drożeć. Czy to oznacza, że będzie też droższy w Europie? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, Michał, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Skąd te duże wzrosty cen gazu w Stanach Zjednoczonych? No, trzeba przyznać, że gaz w Stanach Zjednoczonych był ekstremalnie wyprzedany, bo korekta ze szczytu wyniosła ponad 80% w pewnym momencie w lutym, kiedy dotarliśmy w okolice $2 za milion brytyjskich jednostek grzewczych. Natomiast to, że w tym momencie ten gaz drożeje, bo jednak drożeje sporo, jeżeli popatrzymy sobie na zmianę procentową, ponieważ no teraz mamy 2,7 dolara, więc jeżeli mielibyśmy sobie zwrot procentowy policzyć z 2 do 2,7, no to oczywiście jest to naprawdę bardzo, bardzo duża zmiana. Nominalnie niewielka, ale procentowa jednak duża. No i pytanie, czy te wzrosty cen gazu przełożą się na to, co dzieje się w Europie? Moim zdaniem absolutnie. Natomiast no, te fundamenty pomiędzy Europą oraz Stanami Zjednoczonymi są coraz bardziej ze sobą połączone, bo z jednej strony mamy coraz większy eksport ze Stanów Zjednoczonych, natomiast Europa coraz więcej tego gazu amerykańskiego potrzebuje. Więc w momencie, kiedy mamy właśnie wysyłanie dużej ilości gazu do Stanów Zjednoczonych, a przyjmowanie w Europie, to oczywiście w Europie mamy więcej dostępnej podaży, więc ceny mogą tak naprawdę spadać, bo mamy większe bezpieczeństwo energetyczne. Z drugiej strony w Stanach Zjednoczonych, kiedy gazu jest po prostu mniej, no to ceny oczywiście muszą być nieco wyższe. Oczywiście różnica pomiędzy cenami w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie jest pięciokrotna lub sześciokrotna w zależności od tego, kiedy spojrzymy na notowania. Więc w dalszym ciągu, pomimo tego, że koszt skraplania, koszt transportu jest dosyć spory, to i tak w Stanach Zjednoczonych opłaca się inwestować dalej w terminale eksportowe gazu LNG, więc najprawdopodobniej na przestrzeni kilkunastu, kilkudziesięciu lat te ceny w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie będą się do siebie zbliżać. Oczywiście to najprawdopodobniej nie będzie 1:1, ale ta różnica już nie będzie powiedzmy pięcio- czy sześciokrotna, która w tym momencie występuje, ale będzie to powiedzmy różnica 2-3-krotna. No i oczywiście jakby inwestorzy wykorzystują bardzo mocno tą sytuację, ponieważ gaz ziemny jest jednym z najbardziej zmiennych instrumentów finansowych, które Czyli są dostępne. Czyli o kontraktach terminowych, tak? Bo wpływ na ceny spotowe w Europie gaz amerykański będzie miał niewielki, jeżeli dobrze zrozumiałem. Natomiast jeżeli chodzi o kontrakty terminowe, no to inwestorzy mają pole do spekulacji, czy tak? Dokładnie tak i właśnie biorąc pod uwagę to, że w tym momencie gaz odbija, no to można powiedzmy szukać gdzieś tam możliwości inwestycji w ten gaz amerykański, ale jednocześnie też można szukać inwestycji poprzez spółki giełdowe, ponieważ oczywiście jest wiele spółek giełdowych w Stanach Zjednoczonych, które zajmują się gazem, które zajmują się eksportem gazu, więc tu pod tym względem też można szukać takich okazji. Natomiast chciałem też wrócić do tych cen gazu w Europie, ponieważ oczywiście mamy właśnie tą powiedzmy dodatkową podaż ze Stanów Zjednoczonych, bo wznowił działalność terminal eksportowy Freeport. Między innymi w ostatnich tygodniach doszła pierwsza transza transportu gazu z Freeport do Niemiec, bo Niemcy już też sprowadzają gaz LNG, więc tego gazu jest po prostu więcej, dzięki czemu ceny gazu dalej w Europie spadają i w tym momencie znajdują się już poniżej 50 euro za megawattogodzinę. No i jeżeli porównamy sobie to do cen azjatyckich, ponieważ ceny azjatyckie są kluczowe w
tym momencie dla Europy, no to widzimy niewielkie tak naprawdę różnice. Dlaczego ceny azjatyckie są kluczowe? Dlatego, że Europa musi konkurować z Azją, jeżeli chodzi o dostawy, bo oczywiście w tym momencie nie mamy praktycznie dostaw gazu z Rosji. Te dostawy gazu są naprawdę minimalne i jakby dotyczą tylko i wyłącznie krajów południowej Europy, więc oczywiście jednym z kluczowych jakby miejsc dostaw, no to jest gaz LNG i tu Europa musi konkurować z Azją, więc to jeżeli ceny w Azji... To pewnie warto zwrócić uwagę na najnowsze PMI-e dotyczące chińskiej gospodarki, a zwłaszcza przemysłu, bo tam jest udział przemysłu dużo większy niż usług. No i te PMI-e są bardzo wysoko, zdecydowanie powyżej 50, blisko pod 60 nawet. Dokładnie tak, więc jakby tu trzeba uważać na to, że ceny w Azji mogą zaprzestać spadki, ponieważ tam popyt może się zwiększyć w najbliższym czasie. Biorąc pod uwagę właśnie ożywienie w chińskiej gospodarce, mamy no wyraźnie powyżej 50 punktów PMI przemysłowy, indeks PMI usługowy powyżej 56 punktów, więc to są już dane, które pokazują, że powinniśmy doświadczać ekspansji gospodarczej w Chinach. Oczywiście ta gospodarka miała ogromne problemy w przeciągu ostatniego roku i cały świat ma nadzieję na to, że Chiny jakby doprowadzą do takiego ożywienia gospodarczego. Niemniej oczywiście też Chiny mogą doprowadzić nie tyle do ożywienia, co do samego wzrostu inflacji, więc oczywiście cały czas mamy kilka ważnych czynników niepewności. Miejmy nadzieję, że Chiny doprowadzą tylko i wyłącznie do ożywienia, a nie do dodatkowego skoku wzrostu cen. O tym, co się dzieje z cenami gazu, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję, Michał, za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję również.